Siema, witam ponownie w Eposzku. Skończyliśmy ostatnio na 32 levelu. A jeżeli chodzi o kampanię, no to tutaj chodzimy na pustynię. No i według gry i tego, co tu jest napisane, jest to rozdział 5. Także powoli do przodu. Może jakoś super dużo nie zostało. Jesteśmy bliżej niż dalej, jak to się mówi. I tutaj mamy Nemezis. Zobaczymy, co to będzie ciekawego. Aha, bo ja tu wzmacniałem te itemy. Uniki. Co to jest ciekawego? Wytrzymałość. Regeneracja życia. Tak średnio chyba poszło. Życie, pancerz. Dobra, no niech będzie to wyzwanie, już nic więcej nie zrobię. Także sobie to po prostu weźmiemy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Buciki, to, to. Nie lubię tej lokacji, bo to są kurde ze skorpiony takie tanki. Dobra, to, to i tyle. No tak, te buty są takie se. Chociaż może szybkość ruchu, strojenie się, weźmy je. Uderzenie burzy nie używam. Powiedziałbym, że tak średnio, chyba nie będę zamieniał tego. No i tutaj mamy jeszcze rękawiczki. Też słabe. Także to kiepskie, ten Nemezis się trafiło. No i dobra, mamy kolejny Nemezis. Tym razem shield. Brońka. Smug z zaklęcia obrażenia. To by mogło być spoko całkiem. Wspierająca burza. To też, dobra, wzmocnijmy to, zobaczymy. Co tam ciekawego wyjdzie po tych ulepszeniach. Ale jest szansa, że w końcu trafią się jakieś ciekawe itemki na tym. Na tym Nemezis. Pyk, odłamki bierzemy i lecimy dalej. Dobra, jest level na totemie, więc dajemy jeszcze jeden level tutaj i później tutaj. I teraz plan będzie taki, że klikam ten totem, ich się powinno kilka zrespić wtedy. No i klikam ten i on się spawnuje tak jakby lepszy, nie? A jak to będzie działać, to zobaczymy. Że jestem ciekawy, jak z maną, czy będę dawał radę z maną. Tu dajemy w obrażenia dla totemów. Dobra, i tu jest ziomeczek, z którym trzeba pogadać. Tyk. Ale szczerze, jak mam być szczery, to te jaszczurki z lutem to taki średni pomysł, nie? Bo trochę to wygląda jak Diablo 4. Tu jakiś unik. Tutaj stówka. Pełno odłamków. Kiedy spinacy są straszne, nie? Mam nadzieję, że ogólnie Last Epoch nie pójdzie w tę stronę. No i tu mamy skorpiona do uwalenia. Zobaczymy, jak pójdzie ten skorpion. Ja jakiegoś super EQ nie mam ogólnie, bo te itemy, które ja mam, to takie totalnie randomowe są. Jakoś się bardzo na tym nie skupiałem. A mimo to te bossy i tak, kurde, szybko padają. Także chyba jest git. Jest level upik, 34 level. Dobra, więc kolejne obrażenia. Teraz fajnie, bo level mi daje 10% obrażeń. Jeżeli chodzi, czekajcie. Obrażenia od zaklęć błyskawic za każde 10% szans na wstrząs. Ty, to by było spoko. Jakbym tutaj w to poszedł. No, pójdźmy w to. A tutaj wcale dawałem we wstrząsy. Zużycie aktualnej many, obrażenia za 10 punktów aktualnej many. Kurde. Średnio, chyba szybko, że tak, udawaj. Dobra, i to gadamy z ziemeczkiem. No i co dalej? A tu muszę zejść. Aha, i tu kilka tych. Kilka miejsc muszę pójść na tej mapie. No dobra. Dobra, mamy pierwszą miejscowe i pierwszego łucznika. A ten łucznik już taki trochę tanki.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie pada tak szybko, niestety. Nie wiem czemu. Dobra, tyk. Wydamy i lecimy dalej. Dobra, mamy drogą miejscową. Ale kurde, już troszkę biją te mopki tutaj czasami. Co tu muszę zabić? Łucznika? Nie. A, chyba łucznik. Dobra. Rękawiczki. A, nie mam miejsca w eku. Dobra, teraz mam. Pyk. Damy sobie level. Co ja tu jeszcze muszę zrobić? Przejść do góry. No jest level upik. 35 level. I możliwość specjalizacji kolejnego skilla. Tylko ja nie mam pojęcia jakiego. Tak na dobrą sprawę. Czy ja tu coś mogę ciekawego dać w tym tornadzie? Jest jakaś lawina. Chyba nic nie ma takiego. Może zamiast tego tornada to poszedłbym na przykład w przyzwanie burzowych wron. To by mogło być całkiem spoko. Bo gram dużo umiejętności właśnie pod lightning, także no. Zobaczmy, co tu będzie w ogóle ciekawego. Kurde, ale duże są drzewka takie wron, no. Oj, tu jest w ogóle ciekawe, bo mamy tak. To mógł pójść w to. Potem w aspekt kruka, który mi daje obrażenia od błyskawic. Rzucają mądrość burzy. Wtedy ten aspekt kruka może być na sojusznikach. I tutaj dam tylko na totemy. I to może być całkiem spoko, tak mi się wydaje. Cyk, cyk. Udamy jeszcze jedno. No i zobaczymy, jak to będzie działać, nie? Dodatkowo jeszcze można było pójść tutaj w dół. Teleportacja z burzą wron, uważane za zdolność przemieszczenia. I wtedy jakbym to miał, to mógłbym wywalić skok i wrzucić coś innego zamiast tego, bo to by było jako właśnie mój skill do przemieszczania się, nie? Także no, będzie trzeba ogarnąć, bo jest tu kilka możliwości jeszcze. Oho, i tutaj mamy mini busika, zobaczymy, jak on pójdzie. Teraz. To jest, coś mi padło? Te wrony mogą paść? Chyba nie. Chyba, że totem padł. Większy. Dobra, mamy to. Tyk. No i teraz na prawo tam trzeba iść. No i kolejny mini bosik. Ten chyba tym razem szybciej pada. Cyk i tyle. Dobra, mamy to. Jakiś ring jeszcze poleciał. Muszę go obczaić. Łuk jest gotowy. I co dalej do góry? A, czyli te wrony padają. Papyk, musiałem ją ożywić. No dobra. Mam level. Teraz tak, tutaj dałem. Teraz pójdziemy sobie tu. I pójdziemy po to, żeby to było jako movement skill. Jest level upik, 36 level. Także kolejne 10% damage'u dla totemów. No i kolejny mini bossik. Kurde, powiem wam, że te wrony całkiem często padają. Średnio mi się to podoba. Ja mam być szczery. Wiem, więc będzie trzeba chyba w jakieś hapeki dla nich pójść. Żeby się tak szybko nie wywalały. Dobra, level. I dajemy teraz tutaj. I tu co mamy? Epek. No i dobra, jestem w miasteczku, także tutaj sobie zakończymy.